witajcie kochani w kolejnym holu lumpeksowym. Dzisiaj zapraszam was na hol vintage i to naprawdę taki super mega hol vintage. Przez ostatnie tygodnie kupowałam na dużej ilości wyprzedaży. Robiłam też zakupy przez Vinted na nowy sezon, bo mam bardzo fajny plan, jak chodzi o stylówki. Zobaczycie niedługo. Pokażę wam dzisiaj te zdobycze vintage i w stylu retro i w trochę takim właśnie nawiązującym do tego charakterze. Już się nie mogę doczekać, jak pokażę wam te rzeczy, bo naprawdę są super perełki. Powiem wam, że ja uwielbiam vintage, uwielbiam rzeczy retro. Oczywiście lubię się też ubrać nowocześnie, ale rzeczy vintage to jest coś takiego, jeżeli znajdziemy naprawdę taką fajną, piękną, wartościową rzecz z przeszłości, to, no to ma taką podwójną wartość, takie, jest to coś takiego odzyskanego, taki skarb wyjątkowy, dlatego te rzeczy mają często duszę, często są to rzeczy, jeżeli przetrwały do dzisiaj i nadal wydają nam się ładne, to znaczy, że to były naprawdę fajnie zrobione, dobrze wykonane rzeczy z dobrych materiałów, skoro przetrwały próbę czasu i przetrwały próbę też stylu, prawda? Ja się tak dzisiaj ubrałam właśnie troszkę pod vintage. To są nowe spodnie z wczorajszych zakupów. Uwielbiam welur i nie mówię o takim tanim welurze z jakieś takie leginsy rozciągliwe z nylonu czy z poliestru, tylko mówię o takim prawdziwym aksamicie, bardzo miękkim, bardzo przyjemnym, z przepięknym połyskiem. Tutaj kupiłam takie spodnie, powiem wam, że kupiłam 3 pary takich spodni z podobnego materiału, to jest wiskoza z jedwabiem. Około 18-17% jedwabiu. Dzisiaj pokażę się wam tylko w tych, ale druga część hola, te rzeczy, które są z takiej naprawdę dużej, dużej wyprzedaży, pokażę wam już za kilka dni. I te spodnie są, powiem wam, przewygodne. To nie są leginsy, chociaż są bardzo obcisłe i są elastyczne. To są spodnie, one mają normalnie kieszenie, mają rozporek, prezentują się w ten sposób. Są świetne, naprawdę bardzo wygodne i mnie urzekła kolorystyka tych spodni i ten przepiękny deseń na nich. To są takie kolory właśnie troszkę lata 70. mi przypominają, dlatego one mi tutaj spasowały do stylu vintage i do tych rzeczy, które chcę wam dzisiaj pokazać. Będę wam pokazywała przebitki z tymi rzeczami, żebyście widzieli mniej więcej o co mi chodzi i jak można te rzeczy wystylizować. Przy okazji dodatkowo buciki, które mam na sobie, też są z wczorajszych zakupów i to jest przepiękny bucik firmy Balloon. To są takie designerskie buciki z zamszowej skórki delikatnej. Pokażę wam zbliżenia. Bardzo, bardzo, bardzo fajne buty. Przepiękny kolor pasujący do tej stylizacji i do kilku też rzeczy, które tutaj będę wam pokazywać. Bardzo uniwersalne buciki, można je założyć do czegoś eleganckiego, można je też założyć do jeansów, jeżeli chcemy się ubrać w troszkę takim retro stylu. Stylu vintage, będzie to bardzo fajnie wyglądać i są mega eleganckie, naprawdę. Krój tych butów, takie bardzo delikatnie kwadratowe noski i te sznurówki z przodu i w ogóle taka bardzo mięciutka skórka, no i taki właśnie retro obcasik, to jest coś, co naprawdę, powiem wam, bardzo, bardzo mi się podoba. W każdym razie za te buty zapłaciłam 20 zł w lumpeksie, uważam, że to jest bardzo niska cena jak na takie vintage'owe buciki. No i przepiękne, w super stanie, naprawdę. Jedyne co, to jest tutaj taka malutka plamka, ale to jest coś na wierzchu, więc ja po prostu gumką do mazania będę się starała to usunąć i myślę, że to się uda, bo troszkę próbowałam i schodzi to pomału. Do tego taką bluzeczkę z wyprzedaży, tym razem po 2 zł. I to jest, kochani, bawełna z jedwabiem. Bardzo, bardzo lubię takie koszulki. One swego czasu, przez dłuższy czas były w Intimissimi, właśnie takie modele. Też właśnie ze składem mieszanka jedwabiu. No i teraz kupiłam sobie nawet 2 takie bluzeczki. Drugą zobaczycie też w następnym holu. I ta bluzeczka też mi tutaj fajnie kolorystycznie pasowała i ta koroneczka też kojarzy się trochę z takim właśnie retro. Także taka baza dzisiaj jest do mierzenia. Teraz pierwsza rzecz. Niestandardowo to będą buty dzisiaj, bo już zaczęłam od butów w zasadzie, więc pokażę wam też drugie buty w stylu vintage, ale te buty też nawiązują do najnowszych trendów, bo zobaczcie, to są kolejne buciki w tym sezonie, które udało mi się kupić z takimi właśnie kwadratowymi czubeczkami. One są nawet trochę takie ścięte do skosa. Wydaje mi się, że to są buty vintage, ale nie mam tej pewności. Powiem wam, że
z takimi butami ciężko powiedzieć, bo z jednej strony, no tutaj są jakieś pozrywane metki, które mogą być równie dobrze stare jak i nowe. Pepe Varo się nazywa ta firma i to są calutkie skórzane buty. Jedynie podeszwa, ta część podeszwy jest plastikowa, znaczy jakiegoś tworzywa. Obcasiki, takie kaczuszki są obite też skórką. No i przesuper są te wzorki, takie bardzo delikatne, do jakichś romantycznych strojów, sukienek, do białego na lato będą przepiękne. Ja już pokazywałam się w jednej stylówce w ostatnim programie, w ostatnim vlogu, w tych właśnie sandałkach różowych. I są bardzo, bardzo wygodne. Co jest ciekawe, bo takie kaczuszki często powodują, że nam się kostki chwieją, ale naprawdę te buty są, można w nich normalnie chodzić, są bardzo dopasowane w tym miejscu. Jeśli chcecie zobaczyć, jak one wyglądają na nodze, to właśnie polecam Wam ostatni vlog o back to school, czyli o stylówkach uczeń, nauczyciel. Tu jest cena 15 zł, zapłaciłam za nie jedynie 7,5 zł, bo to było z przeceny, z wyprzedaży 50%. Także jestem bardzo zadowolona i one będą właśnie pasować mi też do takich retro i do takich vintage'owych stylóweczek. Więcej butów pokażę Wam już w następnym haulu, a teraz perełka tego haula i myślę, że też perełka tego sezonu, bo już mam bardzo fajny plan dotyczący tej rzeczy i zamierzam zrobić, mam nadzieję, przepiękną stylówkę w stylu wielkich projektantów. Właśnie z tym żakietem. Kochani, to jest rzecz, myślę, że z lat 80. Myślę tak dlatego, że dosyć szerokie są znowuż ramiona w tym żakiecie. Tutaj jeszcze, patrzcie, ja to wyprałam, ale tu się zachowała cena jeszcze. 35 zł. Ja się staram to prać w rękach i w związku z tym te metki specjalnie tak biorę, żeby to się nie urwało i nie za bardzo zniszczyło, żeby Wam pokazać. 35 zł, natomiast ja byłam w Wadowicach ostatnio na wyprzedaży 75%, czyli 1/4 z tej ceny. Niecałe 10 zł kosztował ten żakiet. Natomiast zobaczcie, to jest francuski żakiet. Tutaj jest meteczka, która mówi, że jest to wełna. Bardzo ciekawa tkanina, taka cienko tkana wełna. Woolmark, to jest takie coś, co świadczy o tym, że to jest wysokiej jakości tkanina. Nie należy prać wody, ale wiecie co, ja to robię bardzo delikatnie, bez naciągania, bez mięcia tych rzeczy, więc zwykle i tak piorę te rzeczy. No i tutaj jest napisane Made in France i powiem Wam, że to wygląda jak ciuch od jakiegoś projektanta autentycznie. Jeżeli to jest po prostu tak założone, to oczywiście troszeczkę jest to na mnie za duże, ale ja się tym zupełnie nie przejmuję, bo ja zamierzam traktować to podobnie jak ostatnio ten czarny, prążkowany żakiet oversize'owy, prawdopodobnie z tego samego okresu, czyli zamierzam po prostu go udrapować. No i w tym celu wzięłam sobie nawet, żeby Wam tu pokazać od razu, taki paseczek vintage, również jest to pasek stary i też myślę, że to jest pasek z lat 80., jeśli nie starszy. No jest bardzo, bardzo ładny. Ten żakiet po prostu zachwycił mnie nie tylko kolorem, ale tą przepiękną pelerynką, która naprawdę, no czegoś takiego, powiem Wam, jeszcze nie widziałam. To jest naprawdę unikatowe i bardzo eleganckie, bardzo takie, powiedziałabym nawet wymyślne. I teraz pokażę Wam, jak ja to widzę. Tak to się prezentuje. Można oczywiście sobie tutaj podwinąć rękawy, zrobić różne rzeczy z tym. Ja nawet nie wiem, czy będę podwijać te rękawy, bo to one mają taką sobie tutaj podszewkę nie za ciekawą, więc chyba po prostu to tak zostawię, że to tak ma być. No i celowo włożyłam, widzicie, te spodnie, żeby to troszkę wyglądało tak już kolorystycznie fajniej. Natomiast, no i tak, wydaje mi się, że tutaj z oprawą jeszcze pod szyją i z jakimiś dodatkowymi akcesoriami i stylowymi dodatkami to będzie przepiękna rzecz. Naprawdę jest to coś takiego wystawowego. Chyba jeszcze nie trafił mi się tak oryginalny ciuch, powiem Wam. Piszcie, co myślicie o tym żakiecie. Ja myślę, że oczywiście to jest tutaj, jak mówię, kwestia, jak będę nosić tą rzecz, bo ona się nie nadaje do noszenia po prostu tak luzem, bez żadnego paska, ponieważ jest po prostu na mnie za duża. Natomiast wydaje mi się, że to będzie coś przepięknego. Tak to jest z rzeczami vintage. Trzeba trafić, trzeba po prostu polować, żeby takie rzeczy umieć dostrzec. Powiem Wam, że przychodzi to też po prostu z czasem. Czasem człowiek się też wyszkala w tym wyszukiwaniu takich rzeczy, wśród tego ogromu takiego czasami naprawdę chłamu i takich bezwartościowych rzeczy. Kolejna rzecz to jest spódnica, którą dostałam od mojej mamy. Troszeczkę chyba za długa dla mojej mamy ta spódnica, bo rozmiar my mamy ten podobny. Długość taka przed kolanko.
I kochani, to jest przepiękna spódnica skórzana, również z lat 80. firmy Toffs. To jest, wydaje mi się, że amerykańska marka, ale też nie jestem tego do końca pewna, ale widziałam całkiem drogie rzeczy na eBayu, nawet koło 50 dolarów właśnie tej marki. To jest spódnica, pokażę Wam, to jest taki jasny brąz, obcisła, z wysokim stanem i ma tutaj bardzo fajny detal, taki ukośny. I ona jest w takim jakby princie, to nie jest print, tak wytłoczona jakby skórę wężową, w taki wzorek. Pokażę się Wam oczywiście w tej spódnicy. Popatrzcie sobie na stylówki, jak to się prezentuje. Natomiast ja tą spódnicę na pewno będę pokazywać w programach o jesiennych trendach u wielkich projektantów. Będzie to stylówka w jakimś stylu jednego właśnie z projektantów. Już mam też fajny pomysł na tą spódnicę, ona jest przedobrej jakości, jest idealna, powiem Wam, że zupełnie nic tutaj nie jest przytarte, zniszczone, ani, no, po prostu ideał. To jest rozmiar 38, no i tak jak mówię, tą spódnicę dostałam za darmo i to jest jedna z takich prawdziwych, autentycznych rzeczy vintage. Następna rzecz to bluzka, którą kupiłam za dosłownie jakieś grosze, to były chyba 3 złote. I to jest taka śmieszna bluzka, którą można w stylu lat 80. Zresztą firmy Lindex, czyli niezłej marki. Można ją ograć z czymś takim zabawnym, czy nawet z jakimś takim imprezowym lookiem, z fajnymi spodenkami, na przykład z wysokim stanem, ze spódnicą marszczoną w pasie. Mi się wydaje, że całkiem też fajna rzecz. Śmieszna, taka kolorowa, typowa właśnie moim zdaniem dla lat 80., ale wiem, że teraz jest moda na takie akcesoria właśnie w takich żywych kolorach, jak z Miami Vice, do użycia w jakiejś stylówce. Widziałam całkiem fajne looki u Louisa Vuitton z takimi kolorowymi bluzami i z wielką spódnicą, także może być to całkiem fajny nabytek za praktycznie darmo. Ostatni taki mój catch. I tutaj mamy spodenki firmy Tabby International, to jest jakaś kanadyjska marka, sprawdzałam to i ta marka już nie istnieje od 2014 roku, więc tym bardziej jest to na pewno vintage. Ta marka długo istniała i była takim, powiedziałabym, nośnikiem dobrej jakości. Tutaj widać po detalach, że rzeczywiście nie oszczędzali ani na materiale, ani na właśnie wykończeniu. Przepięknie odszyte wszystkie tutaj te wykończenia są, metki, kieszonki, także naprawdę pięknie uszyta rzecz. Tak na szybko, tutaj na podglądzie, te spodenki wymagają spodu. Powiem Wam, że one są przezroczyste troszeczkę, cienkie płócienko, to jest bawełniane i tutaj potrzeba dobrej bielizny bezszwowej, kolorze cielistym, żeby to wszystko nie prześwitywało, żeby to wyglądało po prostu ładnie. Bardzo zadowolona jestem, bo te spodenki kosztowały mnie też 4 zł z wyprzedaży i podobają mi się. Uważam, że są bardzo przyzwoite i fajne, z wysokim stanem, nie za krótkie, idealne na lato, w fajnym kolorze. Pastele teraz są jak najbardziej mile widziane. Niestety wideo zawiodło, coś się podziało z filmem i połowę filmu musiałam wyciąć. W związku z tym ponowna nagrywka po chwili przerwy. I w związku z tym przebrałam od razu buty, żebyście mogli zobaczyć. Kupiłam je również w tym tygodniu i to są buty vintage, tak myślę przynajmniej, że to są buty vintage. One są w stylu lat 60., 70., jak widać po tym obcasiku, po ozdobach i po kształcie nosków tych butów. Są to prześliczne buciki z lakierowanej skóry, w ogóle pokażę Wam tutaj bliżej. Włoska firma, tutaj w środku jest napisane. I z tyłu jest meteczka, która mówi Vero Cuoio. Zupełnie nie znam się na włoskim, więc wybaczcie wymowę. W każdym razie chodzi o to, że to są włoskie buciki, zrobione we Włoszech, całe ze skórki, nawet podeszwa jest skórzana. Są ślicznie wykonane i to jest taka lakierowana skóra. Uważam, że po prostu te buty są boskie. Zapłaciłam za nie 24 zł, ponieważ one były na nowej dostawie. Są tak śliczne i tak stylowe i będą do tak wielu rzeczy pasowały, że stwierdziłam, że warto dać takie pieniądze. Nawet do tych spodni uważam, bardzo fajnie się komponują. I myślę, że nawet będzie to fajna stylówka właśnie z tymi spodniami albo z takimi spódniczkami w stylu lat 70. Teraz jeszcze na prędce pokażę Wam dwie skórzane kurtki, które również kupiłam niedawno.
I również są to rzeczy vintage. Tutaj mamy kurteczkę firmy Eda Mae i to jest kurtka, która kosztowała aż 120 zł przed wyprzedażą. Kupiłam na wyprzedaży, właściwie dostałam ją z wyprzedaży za 30 zł. I przepiękna skóra, zobaczcie, taka mięciutka jak aksamit. No naprawdę, to jest tak przyjemne jak jakiś taki materiał mięciutki. Przepiękna kurtka, którą też zamierzam niedługo wykorzystać w jesiennych stylizacjach. Mam już pomysł na tą kurtkę. Ona ma bardzo piękne detale tutaj. Uważam, że to jest naprawdę super rzecz i podoba mi się to bardzo, te obciągnięte właśnie skórką guziki. To jest taki oryginalny detal, który naprawdę rzadko się zdarza w kurtkach skórzanych. Ja miewałam ramoneski, ale to jest naprawdę wyjątkowe według mnie. I można to przepięknie ograć z jakąś właśnie stylizacją, a także będę po prostu w tej kurtce chodzić na co dzień. Ona jest troszkę większa, na jesień będzie idealna. Dobrze, kochani, idziemy dalej. I druga kurteczka, kurtka skórzana również, skóreczka taka delikatna i to jest firma Jaeger, więc świetna firma, naprawdę bardzo dobra marka. I taka kurtka będzie już naprawdę miała swoją cenę. Ja niewiele za nią dałam, bo zaledwie 30 zł, ale jest to też bardzo mięciutka, bardzo dobrej jakości skóra. I tutaj zobaczcie, też guziczki takie obciągnięte skórą są i one właśnie są chowane w takim panelu jakby, który jest tu na wierzchu, więc one są niewidoczne. Trochę szkoda, bo w sumie te guziki są bardzo ładne. To jest jakby taki żakiecik skórzany. Coś eleganckiego, coś takiego ekstra, powiedziałabym. Według mnie to się bardzo fajnie prezentuje i bardzo modny teraz typ kołnierzyka, czyli taki do góry kołnierzyk. Fajne kieszonki. Ta kurteczka, jeżeli jest na mnie tak na granicy za mała, jeszcze się zastanawiam, czy nie wystawię jej właśnie na Vinted albo na jakiś inny taki serwis, ponieważ jest naprawdę dobrej jakości i myślę, że spokojnie można za nią uzyskać całkiem niezłą cenę, bo jest idealna jak nóweczka. I ta kurteczka jest też w takim stylu vintage'owym na lata 60. Ja myślę, że po wykorzystaniu jej w stylówkach właśnie ją sprzedam, ale zobaczymy. Może jeśli bardzo mi spasuje, to będę w niej po prostu chodzić. Ostatnia rzecz, kochani, dzisiaj to suknia. Suknia vintage'owa z lat 80., to już na pewno jest z lat 80., bo poznaję po prostu po tych drapowaniach i po rodzaju szycia. Ona jest na mój rozmiar, natomiast jest bardzo dopasowana w pasie, zobaczcie sobie na przebitkach. To jest z surówki jedwabnej sukienka i tutaj jest metka, więc widać, że to naprawdę jest vintage, bo ta metka jest w takim starym stylu nawet i no już teraz się nie robi takich metek w taki sposób szytych, w taki sposób robionych. Nawet ten zameczek, jak tutaj Wam pokażę zaraz, jest taki stary, jeszcze metalowy, więc myślę, że to może nawet być trochę wcześniej niż lata 80. albo początek lat 80., albo jeszcze starsza. Natomiast to jest sukienka, którą kupiłam do teatru, będę w niej występować na scenie. Ma przepiękny pistacjowy kolor i bardzo ładnie się prezentuje na sylwetce. Ja tutaj już pewnie już jeszcze jakimś szalem albo bolerkiem ogram. Być może jakieś będą do niej przypięte elementy, natomiast no jest naprawdę pięknie uszyta i bardzo, bardzo, bardzo ładna, bardzo mi się podoba i to jest na pewno rzecz, którą warto kupić, tym bardziej, że kosztowała mnie, tak, 11 zł, 11,25 dokładnie, bo 45 zł, a kupiłam 75% z wyprzedaży, w związku z tym naprawdę jak za darmo, nawet ten materiał by kosztował dużo więcej, bo to jest jedwab surowy. Także zobaczcie sobie na przebitkach, do tego kupiłam sobie takie bolerko, to bolerko kosztowało bodajże 6 zł, to jest takie aksamitne bolerko, też zobaczcie sobie na filmiku, aksamitne bolerko w stylu takim retro, w stylu lat, myślę, że nawet to jest XIX, może nawet XVIII wiek, końcówka, troszkę za duże na mnie, ale ja sobie je oczywiście troszeczkę zwężę, to jest firma Alice Bizous. Było bardzo taniutkie, jest bardzo ładnie uszyte, zobaczcie, tutaj są piękne takie detale koronkowe i to jest faktycznie w takim starym stylu retro, to nie jest raczej rzecz vintage, tylko właśnie taka szyta na retro, ale takie rzeczy też mają swoją cenę i naprawdę bardzo fajnie to wygląda, można to użyć jako kostium. Także kochani, na dzisiaj tyle rzeczy, zapraszam na drugą część hola, która będzie holem z wielkiej wyprzedaży, od 1 do 8 zł. I pokażę tam też rzeczy, które kupiłam na Vinted oraz bardzo fajne i bardzo tanie, dosłownie za kilka złotych, torebki. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, dziękuję za wszystkie polubienia. Proszę subskrybujcie kanał, jeśli oglądacie i wciśnijcie sobie
dzwoneczek. Dziękuję za oglądanie tego filmiku i do zobaczenia. Cześć! Pozdrawiam Wolka.